Wstęp. Tatusiu, wytłumacz mi wreszcie, do czego służy historia. Takie pytanie zadał przed kilku laty swojemu ojcu historykowi młody, bardzo mi bliski chłopiec. Cieszyłbym się, gdybym miał prawo stwierdzić, że odpowiedzią moją jest mniejsza książka. Nie wyobrażam sobie bowiem większej pochwały dla pisarza niż ta, że umie on mówić tym samym językiem do uczonych i do uczniaków. Ale prostota tak wysokiej miary jest przywilejem niewielu wybranych. W każdym razie to pytanie dziecka, którego żądza wiedzy nie została może na razie w pełni zaspokojona, chciałbym zachować tutaj jako godło. Ten ów uzna z pewnością pytanie to za naiwne. Mnie przeciwnie, wydaje się ono niezmiernie trafne. Problem, który stawia z kłopotliwą bezpośredniością nieubłaganego wieku, to właśnie problem racji istnienia historii. Oto więc wzywa historyka, by zdał sprawę ze swych czynności. Próbę zadośćuczynienia temu wezwaniu podejmuje on z pewnym wewnętrznym niepokojem. Jakiś rzemieślnik, który zestarzał się w swym zawodzie, nie dozna skurczu serca, gdy zada sobie pytanie, czy zrobił ze swego życia mądry użytek. Problem ten wykracza jednak niedaleko, problem ten wykracza jednak daleko poza drobne skrupuły cechowej moralności. Cała nasza zachodnia cywilizacja jest nim zainteresowana. Zawsze bowiem w odróżnieniu od kultur innego typu przywiązywała ona wielką wagę do swej pamięci. Wszystko skłaniało ją do tego, zarówno dziedzictwo chrześcijańskie, jak i dziedzictwo antyczne. Grecy i Rzymianie, nasi pierwsi nauczyciele, byli narodami historiograficznymi. Chrześcijaństwo jest religią historyków. Inne systemy religijne mogły oprzeć swoje wierzenia i obrzędy na mitologii, mniej lub bardziej oderwanej od czasu ludzkiego. Natomiast księgami świętymi chrześcijan są księgi historyczne, a liturgia chrześcijańska upamiętnia wraz z epizodami ziemskiego życia Boga dzieje Kościoła i świętych. Chrześcijaństwo jest historyczne jeszcze pod innym, głębszym może względem. Losy ludzkości umiejscowione pomiędzy wygnaniem z raju a sądem ostatecznym wyobraża ono jako długą przygodę, w której kolejnym odzwierciedleniem jest każdy ludzki żywot. Każda indywidualna pielgrzymka, wielki dramat grzechu i odkupienia, ta oś centralna każdego chrześcijańskiego rozmyślania rozwija się w czasie, a więc w historii. Nasza sztuka, pomniki naszej literatury pełne są głosów przeszłości. Nasi działacze mają stale na ustach jej nauki, prawdziwe lub domniemane. Niewątpliwie należałoby tu rozróżnić pewne odcienie, zależne od psychiki grupowej. Dawno już zauważył Cournot, iż Francuzi od wieków skłonni są do przebudowania świata zgodnie z zasadami rozumu, w masie swej przeżywając zbiorowe wspomnienia o wiele mniej intensywnie niż na przykład Niemcy. Zresztą cywilizacje mogą oczywiście ulegać zmianom. Nie jest wykluczone, że i nasza odwróci się kiedyś od historii. Byłoby dobrze, gdyby historycy zastanowili się nad tym. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że utrata zaufania do niewłaściwie pojmowanej historii mogłaby w końcu, jeśli nie temu nie zapobieg... mogłaby w końcu, jeśli temu nie zapobiegnie, objąć również historię w dobrym słowa tego znaczeniu. A gdyby miało kiedyś dojść do tego, stałoby się to kosztem zupełnego zerwania z naszymi najtrwałszymi tradycjami intelektualnymi. Na razie znajdujemy się pod tym względem dopiero w stadium rachunku sumienia. Ilekroć nasze zorganizowane społeczeństwa w nieustannym kryzysie wzrostu zaczynają wątpić same o sobie, widzimy, jak zadają sobie pytanie, czy słusznie czyniły, badając swoją przeszłość, lub też czy dobrze ją badały. Czytajcie, co pisane przed wojną, co pisać można by jeszcze dziś. Wśród licznych niepokojów w chwili obecnej usłyszycie prawie na pewno głos także i tego niepokoju. W pełni dramatu dane mi było usłyszeć jego zupełnie niespodziewane echo. Było to w czerwcu 1940 roku, dokładnie, o ile mnie pamięć nie myli, w dniu wkroczenia Niemców do Paryża.
w normandzkim ogrodzie, w którym nasz sztab główny, pozbawiany wojska, gnuśniał w bezczynności, przeżywaliśmy raz po raz przyczyny klęski. Czy mamy uwierzyć, że zostaliśmy oszukani przez historię? Mruknął jeden z nas. W ten sposób zaprawiony goryczą niepokój dorosłego człowieka łączył się ze zwyczajną ciekawością chłopca. Trzeba odpowiedzieć jednemu i drugiemu. Najpierw jednak należałoby wiedzieć, co ma znaczyć słowo służyć. Ale przed rozważeniem tej sprawy chciałbym dodać jeszcze jedno słowo usprawiedliwienia. Okoliczności, w jakich obecnie żyję, niemożność korzystania z jakiejkolwiek większej biblioteki, utrata własnych książek, wszystko to sprawia, że muszę w dużym stopniu zaufać swym notatkom i zdobytej wiedzy. Nazbyt często są mi niedostępne lektury uzupełniające oraz możliwość weryfikacji wymaganej przez te same zasady zawodu, które zamierzam tu właśnie przedstawić. Czy dane mi będzie kiedyś wypełnić te luki? Obawiam się, że w całości nigdy. Mogę więc tylko prosić o pobłażliwość, powiedziałbym o obronę oskarżonego, gdybym w ten sposób nie brał na siebie w stopniu większym, niż na to sobie zasłużyłem, odpowiedzialności za pomyłki losu. Zapewne, gdybyśmy nawet uznali, że historia do niczego poza tym nie służy, należałoby jeszcze na jej plus zapisać to, że jest bardzo zajmująca. Albo mówiąc ściślej, ponieważ każdy szuka rozrywek tam, gdzie mu się podoba, że wydaje się ona taką bezsprzecznie wielkiej liczbie ludzi. Jeśli chodzi o mnie, to bawiła mnie ona zawsze, od tak dawna, jak potrafię sięgnąć pamięcią. Myślę, że można to powiedzieć o wszystkich historykach. W przeciwnym razie, po cóż wybieraliby ten zawód? W oczach każdego, kto nie jest skończonym durniem, wszystkie nauki są interesujące, ale każdy uczony wybiera spośród nich tylko tę jedną, której uprawianie go bawi. Odkryć ją, albo jej się poświęcić, to właśnie nazywa się powołaniem. Ta niezaprzeczona atrakcyjność historii sama przez się zresztą zasługuje już na baczniejszą uwagę. Odkrywa ona i odkrywa i odgrywa doniosłą rolę w kiełkowaniu i w pobudzaniu zainteresowań. Rządzę wiedzy poprzedzają zwyczajowe upodobania, pracę naukową w pełni świadomą swych celów poprzedza instynkt, który do niej prowadzi. Rozwój naszych podstaw intelektualnych obfituje w tego rodzaju rodowody. Czy fizyka nie zawdzięcza pierwszych swych kroków w dużym stopniu starym gabinetom osobliwości? Podobnie drobne rozkosze antykwarskiego szperactwa towarzyszyły narodzinom niejednego kierunku badań, który z czasem nabierał powagi. Taka była geneza archeologii i bliżej naszych czasów folklorystyki. Czytelnicy Aleksandra Dumasa są być może potencjalnymi historykami, którzy nie posiedli jedynie sztuki zdobywania przyjemności bardziej bezinteresownej i na mój gust bardziej wyrafinowanej smaku prawdy. Z drugiej strony urok ten bynajmniej nie słabnie z chwilą przystąpienia do metodycznego badania ze wszystkimi jego rygorami. Przeciwnie, każdy prawdziwy historyk może to potwierdzić. Staje się on wtedy jeszcze żywszy i pełniejszy. Jednym słowem, nie ma tu nic, co by ustępowało jakiejkolwiek innej pracy umysłowej. A przecież historia dostarcza ponadto niewątpliwie swoistych rozkoszy estetycznych, w niczym niepodobnych do tych, które spotykamy w innych dyscyplinach. Pochodzi to stąd, że właściwy jej przedmiot, obraz działań ludzkich, silniej niż jakikolwiek inny pobudza naszą wyobraźnię. Zwłaszcza wtedy, gdy dzięki oddaleniu w czasie lub przestrzeni obraz ten nabiera delikatnych uroków niezwykłości. Sam wielki Leibniz pozostawił nam takie wyznanie: gdy od abstrakcyjnych spekulacji matematyki lub teodycei przechodził do odcyfrowywania starych dokumentów lub starych kronik cesarstwa niemieckiego, doznawał, całkiem jak my, owej rozkosznej
rozkoszy poznawania rzeczy osobliwych. Strzeżmy się ogołocenia naszej nauki z zawartej w niej poezji. Przede wszystkim zaś nie wstydźmy się jej, a dostrzegłem takie uczucie u niektórych ludzi. Byłoby zdumiewającą głupotą mniemać, że ta poezja przez to, iż działa tak silnie na naszą wrażliwość uczuciową, miała być mniej zdolna do zaspokojenia również potrzeb naszego umysłu. Niemniej jednak, gdyby historia miała na swoje usprawiedliwienie tylko to, że tak bardzo pociąga nas swymi nieomal powszechnie odczuwalnymi powabami, gdyby była tylko miłą rozrywką, jak brycz lub wędkarstwo, to czy warta byłaby całego trudu, jaki podejmujemy, by ją pisać? To znaczy, by ją pisać uczciwie, zgodnie z prawdą, sięgając, o ile to możliwe, do ukrytych sprężyn wydarzeń, a więc w konsekwencji, by ją pisać z mozołem. Dziś już, pisał André Gide, nie pora na igraszki. Nawet dodawał, na igraszki intelektualne. Słowa te wypowiedziane zostały w roku 1938. O ileż głębszego jeszcze znaczenia nabrały one w roku 1942, w chwili, gdy ja z kolei piszę. Niezawodnie w świecie, który właśnie zapoczątkował chemię atomową, a ostatnio zaczyna sondować tajemnice przestrzeni międzyplanetarnych, w naszym biednym świecie, który słusznie szczycąc się swą wiedzą, nie potrafi jednocześnie stworzyć choć trochę szczęścia, w tym świecie długie, drobiazgowe badania historyczne, gotowe pochłonąć całe życie, zasługiwałyby na potępienie jako bezsensowne, zbrodnicze niemal marnotrawstwo sił, gdyby ich celem miało być jedynie urozmaicenie odrobiną prawdy kilku chwil naszego wytchnienia. Albo więc trzeba będzie odradzać uprawianie historii tym wszystkim, którzy na innym polu mogliby ze swojej zdolności zrobić lepszy użytek, albo też historia będzie musiała wykazać, że ma czyste sumienie jako nauka. Ale tu powstaje nowe pytanie. Jakie mianowicie racje są potrzebne do uzasadnionego podjęcia jakiegoś trudu intelektualnego? Nikt już chyba nie odważyłby się dziś powtarzać za ortodoksyjnymi pozytywistami, że wartość badania naukowego mierzy się zawsze i wszędzie jego przydatnością dla działania. Doświadczenie nauczyło nas przede wszystkim, że nie można rozstrzygnąć z góry, czy rozważania z pozoru najbardziej bezinteresowne nie okażą się pewnego dnia zdumiewająco przydatne dla praktyki. Ponadto zaś dziwacznym okaleczeniem ludzkości byłoby odmówienie jej prawa do poszukiwań mających na celu jedynie zaspokojenie głodu umysłowego, niezależnie od wielkiej troski o byt. Gdyby historia miała nawet po wsze czasy pozostać obojętna dla homo faber czy homo politicus, wystarczałoby na jej obronę uznanie jej niezbędności dla pełnego rozwoju homo sapiens. Jednakże nawet takie ograniczenie zagadnienia nie oznacza jeszcze jego rozwiązania. W naszej umysłowości bowiem chęć rozumienia jest znacznie silniejsza niż chęć wiedzenia. Stąd też gotowi jesteśmy uznać za autentyczne jedynie takie nauki, którymi udaje się ustalić pomiędzy zjawiskami związki wyjaśniające. Reszta to tylko, używając wyrażenia Malebranche'a, polimatia. Otóż polimatia może łatwo przybierać postać rozrywki lub manii. Dziś tak samo jak w czasach Malebranche'a nie mogłaby uchodzić za wartościową pracę naukową. Niezależnie nawet od ewentualnych możliwości praktycznych zastosowań, historia jedynie wtedy będzie miała prawo żądać dla siebie miejsca wśród nauk naprawdę godnych wysiłku, gdy zamiast prostego wyliczenia, bez związku i niemal bez ograniczeń, zapewni nam racjonalną klasyfikację i postęp w rozumieniu zjawisk. A jednak nie sposób zaprzeczyć, że każda wiedza wyda nam się zawsze czymś niepełnym, jeżeli wcześniej czy później nie ma nam pomóc żyć lepiej. O ile silniej musimy doznawać tego uczucia w stosunku do historii, która jest chyba szczególnie predestynowana do pracy na rzecz człowieka, jako że sam człowiek właśnie i jego działanie są jej przedmiotem. Rzeczy samej od dawna skłonni jesteśmy, choć tylko instynktownie, oczekiwać od historii,
że pomoże nam kierować naszym postępowaniem, a co za tym idzie, skłonni jesteśmy oburzać się na nią, jak ten pokonany żołnierz, którego słowa przytaczałem, jeżeli przypadkiem okaże się pod tym względem bezsilna. Problem pożyteczności w historii w wąskim, pragmatycznym znaczeniu słowa, pożyteczny, nie pokrywa się z problemem często intelektualnej racji jej istnienia. Musi on zresztą stanąć dopiero na drugim miejscu. Czyż nie trzeba najpierw zrozumieć, aby móc działać rozumnie? Ale obejść tego problemu nie można, jeśli nie chcemy połowicznie skwitować najbardziej narzucających się sugestii zdrowego rozsądku. Na pytania te odpowiadali jak już niektórzy nasi doradcy lub ci, którzy chcieliby nimi zostać. Robiono to, aby podważyć nasze nadzieje. Bardziej pobłażliwi mówili: historia nie daje korzyści, ponieważ nie daje gwarancji pewności. Inni zaś surowci, którzy nie zaprzątają sobie głowy półśrodkami, orzekli: historia jest szkodliwa. To najbardziej niebezpieczny produkt wytworzony w laboratorium naszego umysłu, oświadczył jeden z nich, i to nie spośród najmniej znanych. Te potępienia mają groźny urok, z góry usprawiedliwiają ignorancję. Na szczęście potrafi się może przed nimi obronić to, co nam jeszcze pozostało z naszej ciekawości intelektualnej. Jeżeli jednak spór ma zostać na nowo podjęty, to musi być oparty na pewniejszych podstawach. Istnieją bowiem pewne rygory, którymi nie przejmują się, jak się zdaje, pospolici potwarcy historii. Nie brak im ani elokwencji, ani dowcipu, ani przeważnie zapominają zapoznać się dokładnie z tym, o czym mówią. Wyobrażenie, jakie wytworzyli sobie o naszych badaniach, nie powstało przy warsztacie. Czuje się w nim raczej akademickie krasomówstwo, aniżeli pracownię. Przede wszystkim jest ono przestarzałe. I mogłoby się w końcu okazać, że tyle energii zużyto wyłącznie na egzorcyzmowanie wytworów fantazji. Nasz wysiłek musi iść w zupełnie innym kierunku. Metody, których stopień pewności będziemy się starali ocenić, będą aż do najdrobniejszych szczegółów technicznych identyczne z tymi, którymi rzeczywiście posługuje się badanie. Zajmujemy się też tymi tylko problemami, które historykowi codziennie narzuca jego przedmiot. Jednym słowem, chciałoby się przede wszystkim określić, jak i dlaczego historyk uprawia swój zawód. Rzeczą czytelnika będzie następnie osądzić, czy zawód ten zasługuje na to, by go uprawiać. Ale miejmy się na baczności. Zadanie, o którym mowa, nawet tak pojęte i ograniczone, jedyne z pozoru uchodzić może za proste. Byłoby może takie, gdybyśmy mieli przed sobą jedną z tych sztuk stosowanych, które można wyczerpująco scharakteryzować, wyliczając po kolei właściwe im i od dawna wypraktykowane techniki manualne. Ale historia nie jest ani zegarmistrzostwem, ani snycerstwem. Jest wysiłkiem zmierzającym do coraz lepszego poznania, a za tym czymś, co znajduje się w ustawicznym ruchu. Ograniczenie się do opisu jakiejś nauki, takiej jaką dotąd uprawiano, będzie wobec niej zawsze pewną zdradą. Znacznie ważniejszą rzeczą jest powiedzieć, czym ta nauka stopniowo stać się spodziewa. Otóż podobne przedsięwzięcie zmusza analityka do dokonywania w dość szerokiej skali osobistego wyboru. W rzeczywistości bowiem w każdej nauce, na każdym etapie jej rozwoju, krzyżują się nieustannie rozbieżne kierunki. Nie sposób wybierać spośród nich bez pewnego rodzaju rzutowania ich w przyszłość. Nie zamierzamy tu cofać się przed tą koniecznością. W dziedzinie pracy umysłowej, tak samo jak w każdej innej, strach przed odpowiedzialnością nie jest uczuciem zbyt godnym polecenia. Niemniej należało uczciwie uprzedzić o tym wszystkim czytelnika. Dodać trzeba, iż w zależności od tego, jaki punkt na dość nierównej krzywej rozwoju osiągnęła w danym momencie określona dyscyplina, napotkamy odmienne trudności przy analizowaniu jej metod. Wyobrażam sobie, że 50 lat temu, gdy Newton był jeszcze wszechwładnym mistrzem, znacznie łatwiej niż dzisiaj można było skonstruować z największą dokładnością plan wykładu mechaniki. A historia znajduje się pod tym względem wciąż jeszcze w fazie
o wiele bardziej sprzyjającej poczuciu pewności. Historia bowiem jest nie tylko nauką w rozwoju, jest ona również nauką w stadium dzieciństwa, podobnie jak wszystkie inne nauki zajmujące się umysłem ludzkim, który późno stał się przedmiotem racjonalnego poznania. Albo ściślej mówiąc, historia, jakkolwiek sędziwa w swojej zalążkowej postaci narracyjnej, przez długi czas pełna fikcji, jeszcze dłużej ograniczająca się do zjawisk najbardziej bezpośrednio uchwytnych, jest przecież zupełnie młoda, jeśli chodzi o świadomą analizę badawczą. Z trudem stara się dotrzeć głębiej pod powierzchnię faktów, odrzuciwszy uroki legendy lub retoryki. Usiłuje uwolnić się także od bardziej dziś niebezpiecznej trucizny, uczonej rutyny i empiryzmu charakteryzującego się na zdrowy rozsądek. W dziedzinie niektórych podstawowych zagadnień metody nie wyszła jeszcze poza pierwsze, po omacku stawiane kroki. Toteż Fustel de Coulanges, a przed nim jeszcze Bayle, z pewnością niezupełnie się myli, nazywając historię najtrudniejszą ze wszystkich nauk. A jednak, czy nie jest to złudzeniem? Jakkolwiek droga nasza jest wciąż pod tyloma względami niepewna, to przecież wydaje się, przedstawia się nam ona dzisiaj nieco jaśniej niż naszym bezpośrednim poprzednikom. Pokolenia, które przyszły tuż przed naszym, to jest w ostatnich dziesięcioleciach XIX i pierwszych latach XX wieku, żyły jak gdyby urzeczone niezwykle ścisłym, zaiste kantowskim obrazem nauk o świecie fizycznym. Ten olśniewający schemat rozciągano na całość zdobyczy umysłowych. Wydawało się przeto, że nie może istnieć prawdziwe poznanie, które by nie prowadziło poprzez niewzruszalne dowody do pewników formułowanych na wzór wszechobowiązujących praw. Był to pogląd niemalże jednomyślny, ale zestawiony do badań historycznych dał on początek, w zależności od temperamentów badaczy, dwóm przeciwstawnym kierunkom. Jeżeli uważali za możliwe stworzenie nauki ewolucji ludzkości, nauki, która by się upodobniła do tego niejako ogólnonaukowego ideału i w miarę sił pracowali nad zbudowaniem jej podstaw, decydowali się zresztą w końcu pozostawić poza zasięgiem tej wiedzy o człowieku wiele nader ludzkich realiów, które wydawały im się beznadziejnie oporne wobec poznania rozumowego. Ów odsiew stanowiło to, co pogardliwie nazywamy zdarzeniem, a także spory zakres najbardziej intymnego życia osobistego. Takie było w ogólnych zarysach stanowisko szkoły socjologicznej założonej przez Durkheima, zwłaszcza jeśli nie brać pod uwagę stopniowego uelastycznienia sztywnych początkowo zasad. Uelastycznienie to było dziełem ludzi zbyt inteligentnych na to, by mogli nie ulec, choćby mimo woli, presji rzeczywistości. Nasze badania wiele zawdzięczają temu wielkiemu wysiłkowi. Nauczył on nas pogłębiać analizę, ostrzej atakować zagadnienia i, że tak powiem, mniej prostacko myśleć. Mówić będziemy tutaj o kierunku z ogromną wdzięcznością i szacunkiem. Jeśli wydaje się on dziś przestarzały, to jest to okup za płodność, okup, jaki wcześniej czy później płacić musi każdy ruch umysłowy. Inni badacze przyjęli w tym samym momencie podstawę całkowicie odmienną. Skoro nie udało się wtłoczyć historii w ramy fizycznych prawidłowości, uczeni ci, pochłonięci z racji swego podstawowego wykształcenia trudnościami, wątpliwościami, częstym podejmowaniem na nowo krytyki źródeł, wysnuli z tego przede wszystkim lekcje pozbawionej złudzeń pokory. Gałąź nauki, której poświęcili swój talent, w ostatecznym rozrachunku nie wydawała im się ani być zdolną w obecnym stanie rzeczy do formułowania dostatecznych pewnych wniosków, ani otwierać szerokich perspektyw postępów w przyszłości. Skłonni byli widzieć w niej nie tyle prawdziwie naukową wiedzę, ile pewnego rodzaju rozrywkę estetyczną lub przynajmniej zabieg higieniczny, pobudzający sprawność umysłu. Nazywano ich niekiedy historykami historyzującymi. Przydomek obraźliwy dla naszego zawodu, ponieważ każe dopatrywać się istoty historii w samym zaprzeczeniu jej możliwości. Ze swojej strony znalazłbym dla nich w tym okresie myśli francuskiej,
którymi są związani, bardziej wymowny symbol. Miły i oderwany od życia Sylwester Bonnard jest anachronizmem, jeżeli weźmiemy pod uwagę daty, które książka ustala jako ramy jego działalności. Zupełnie jak ci starożytni święci, którym pisarze średniowieczni stroili naiwnie w kostium swych własnych czasów, Sylwester Bonnard, jeśli temu zmyślonemu cieniowi przyznamy na chwilę realną egzystencję, prawdziwy Sylwester Bonnard, urodzony za pierwszego cesarstwa, zaliczałby się jeszcze do generacji wielkich historyków romantycznych. Byłby dzielił ich entuzjazm, wzruszający i owocny, ich nieco naiwną wiarę w przyszłość, filozofii, historii. Odbierzmy go jednak epoce, do której miał rzekomo należeć i zwróćmy go tej, w której powstało jego życie urojone. Wówczas zasłuży sobie na to, by stać się patronem, świętym cechowym całej grupy historyków, mniej więcej współczesnych jego biografowi, pracowników do głębi uczciwych, ale o dość krótkim oddechu. Można by ich nieraz porównać z dziećmi, których ojcowie za bardzo hulali, a one teraz czują w kościach zmęczenie po wielkich orgiach historycznych romantyzmu, gotowi przybrać pokorną postawę wobec swych współbraci z laboratoriów. Woleli nam zalecać raczej ostrożność, aniżeli rozmach. Nie byłoby chyba dowodem niezmiernej złośliwości, gdybyśmy za ich dewizę uznali zadziwiające powiedzenie, które wymknęło się kiedyś człowiekowi tak niezwykle inteligentnemu, jak mój drogi nauczyciel Charles Saint-Nobos. Pożytecznie jest stawiać sobie pytania, ale bardzo niebezpiecznie odpowiadać na nie. Tak z pewnością nie mówi Pyszałek, ale gdyby fizycy nie uprawiali swego zawodu z nieustraszoną odwagą, gdzie byłaby dziś fizyka? Otóż nasz klimat umysłowy jest już inny. Kinetyczna teoria gazów, einsteinowska mechanika, teoria kwantów dogłębnie zmieniły rozpowszechnione jeszcze wczoraj wyobrażenia o nauce. Nie umniejszyły ich, lecz uczyniły je bardziej elastycznymi. To, co pewne, zostało w wielu wypadkach zastąpione tym, co nieskończenie prawdopodobne, to, co ściśle wymierne, pojęciem nieskończonej względności miary. Wpływ tych odkryć odczuwały nawet te niezliczone umysły, muszę niestety zaliczyć się do nich, którym niedostatki inteligencji albo wykształcenia pozwalają śledzić tę wielką przemianę jedynie z dużej odległości i jak gdyby poprzez jej odblaski. Jesteśmy więc odtąd znacznie lepiej przygotowani do tego, by uznać, że poznanie może rościć sobie prawo do nazwy naukowego nawet tam, gdzie nie potrafimy konstruować euklidesowych dowodów lub praw niezmiennej powtarzalności. Dziś o wiele łatwiej godzimy się traktować pewność i uniwersalizm jako zagadnienie stopnia. Nie poczuwamy się już do obowiązku wtłaczania wszystkich przedmiotów poznania w jakiś jednolity model intelektualny, zapożyczony od nauk przyrodniczych, skoro nawet tam model ten stracił częściowo zastosowanie. Nie wiemy jeszcze dokładnie, czym staną się kiedyś nauki o człowieku. Wiemy natomiast, że aby istnieć, podlegając oczywistym nadal podstawowym prawom racjonalnego myślenia, nie będą potrzebowały wyrzekać się ani wstydzić swej odrębności. Pragnąłbym, aby zwłaszcza młode pokolenie zawodowych historyków przyzwyczaiło się rozmyślać o wahaniach, o tym bezustannym żalu za grzechy naszego fachu. Będzie to dla nich najpewniejszy sposób przygotowania się w drodze rozważnego wyboru do rozsądnego kierowania swymi wysiłkami. Pragnąłbym przede wszystkim widzieć coraz liczniejsze szeregi młodych poświęcające się tej historii rozszerzonej i pogłębionej zarazem, o której zaczynają myśleć niektórzy spośród nas, z każdym dniem liczniejszy. Jeżeli moja książka potrafi im w tym pomóc, będę miał poczucie, że nie była całkiem bezużyteczna. Zawarłem w niej, przyznaję, częściowy program. Ale nie piszę wyłącznie, ani nawet przede wszystkim na wewnętrzny użytek warsztatu. Nie uważałem również za wskazane zatajać przed ciekawymi laikami wahań naszej nauki. Są one naszym usprawiedliwieniem. Więcej jeszcze, one to odświeżają nasze badania. Mamy prawo domagać się dla historii wyrozumiałości należnej wszelkim początkom.
co niedokończone, jeżeli tylko wytrwale zmierza naprzód, posiada dla każdego choćby żarliwszego umysłu urok nie mniejszy niż najdoskonalsze osiągnięcie. Dobry rolnik, tak mniej więcej powiedział Pigeuil, kocha orkę i siew tak samo jak zbiory. Tych kilka słów wstępu wypada mi zakończyć osobistym wyznaniem. Każda nauka, wzięta z osobna, jest tylko jednym wycinkiem powszechnego dążenia do kierunku poznania. Wyżej już miałem sposobność dać tego przykład. Aby sobie dokładnie uświadomić i ocenić własne postępowanie badawcze, chociażby na pozór jak najbardziej specyficzne, trzeba je umieć mocno związać z całokształtem tendencji przejawiających się w tym samym czasie w innych dziedzinach wiedzy. Otóż takie badanie metod samych w sobie tworzy swojego rodzaju specjalność, której technicy nazywają się filozofami. Do tego tytułu pretendować mi nie wolno. Na skutek tej luki w mym pierwotnym wykształceniu ten oto esej straci niewątpliwie wiele zarówno pod względem ścisłości języka, jak i rozległości horyzontu. Mogę go przedstawić tylko jako to, czym jest w istocie. Jako notatnik rzemieślnika, który zawsze lubił zastanawiać się nad swą codzienną robotą. Jako notes czeladnika, który długo posługiwał się miarką i poziomicą, ale nie uważał się z tego powodu za matematyka.